Życie chrześcijanina na ziemi to zmaganie, walka. Zagrażają nam różne niebezpieczeństwa. To było zło, które mnie przygniatało, które nigdy nie pozwalało mi być prawdziwie wolną. Święty Michał jest tchnieniem Ducha Świętego, który pokona Antychrysta i wszystkie złe duchy. Otóż po Trójcy Świętej, po Maryi, Święty Michał jest najpotężniejszą istotą Bożą. Powiedz wszystkim, że ja udzielam wszystkich łask, że mam wielką moc jako ten, który stoi przed Bogiem. Szczęśliwy naród, w którym czci się świętego Michała Archanioła. Tu przychodzi się szukać odpowiedzi na pytanie o sens naszego życia. I warto wiedzieć, że na tej drodze mamy dyskretnego towarzysza. Mikael, któż jak Bóg.